przed dzisiejszym treningiem wypiłem 30 gramów izolatu, 20 gramów beca, turbojetów, 20 gramów glutaminy i dwie miarki sawa, czyli soku z gumy jagód. Później wykonałem na treningu 15-minutową rozgrzewkę na Orbitreku i przeszedłem do wyciskania hantlami na skośnej ławce. Wykonałem 5 serii z progresją ciężaru od 15 do 6 powtórzeń w ostatniej serii. Drugim ćwiczeniem było wyciskanie gryfu na płaskiej ławce z użyciem fat gripów. Jest to bardzo fajna metoda na to, żeby zaangażować w inny sposób mięśnie klatki piersiowej. Tutaj również było 5 serii z progresją ciężaru. W ostatniej serii 6 powtórzeń. Trzecie ćwiczenie to niekonwencjonalne krzyżowanie linek w bramie. Jak widzicie, łączę ramiona razem, przeciągam do góry, mocno dopinając środek klatki, odwodzę do dołu i do boku. Kolejne ćwiczenie to już wyciskanie głową w dół z hantlami. Tutaj były 4 serie po 15 powtórzeń, tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu przy krzyżowaniu linek w bramie. I ostatnie ćwiczenie to 2 serie na dobicie i dopompowanie klatki piersiowej, rozpiętki na skośnej ławce z użyciem taśmy oporowej, po 30 powtórzeń w każdej z 2 serii. Następnie wykonałem unoszenia ramion bokiem z ketlami. Tutaj było 5 serii po 20 powtórzeń jako wstępne zmęczenie na mięśnie naramienne. Drugim ćwiczeniem był inny sposób wyciskania hantlami siedząc, czyli naprzemienne wyciskanie sztangielki ku górze. Sztangielka, która zostawała na dole, była trzymana tylko i wyłącznie mięśniowo, znajdowała się w linii prostej z uchem, a kąt pomiędzy ramieniem a przedramieniem miał wynosić około 90 stopni. Wtedy bardzo mocno angażowany jest właśnie bark i trzymane jest to wszystko z mięśnia, a nie z przyczepów, ani nie ze ścięgien. Kolejne ćwiczenie to przyciąganie do brody drążka dolnego wyciągu, łokcie szeroko na zewnątrz, żeby bardzo mocno zaangażować bok i tył naramiennych. I ostatnie ćwiczenie, unoszenie przodem z ketlem na przód mięśnia naramiennego. Wszystkie ćwiczenia na barki były w 5 seriach i po 15 powtórzeń. Zestaw naprawczy po treningu to turbojety, CM3, glutamina i oczywiście pełnowartościowy posiłek 150 ryżu, 50 rodzynków i 200 gramów wołowiny. Pozdro!